Kongres Lewicy, Kongres Unii Pracy, Kongres Kobiet, a nawet Parada Równości. Sympatycy Lewicy mieli w czym wybierać w ten gorący weekend czerwcowy. Mieli w czym wybierać, jeśli chodzi o imprezy, bo jeśli chodzi o program, nie dowiedzieliśmy się absolutnie niczego nowego. Parada Równości, jak zawsze, przyszła pod hasłem związków partnerskich, na które najprawdopodobniej w tej chwili, w obecnej sytuacji politycznej, nie ma żadnych szans. Kobiety zrzeszone w Kongresie Kobiet zdecydowały o powołaniu Rady Politycznej, czyli jedną krokiem chcą już wejść do polityki. Unia Pracy poparła SLD, a SLD na swoim kongresie z utęsknieniem wspominało PRL, odczytując przesłanie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Lewica zamiast łączyć się dzieli, prawica powinna z tego zacierać ręce. Pytanie tylko, czy i tak na tym wszystkim nie skorzysta Platforma Obywatelska, bo premier Tusk przyszedł na Kongres Kobiet i powiedział, że tak naprawdę nic się nie zmieni.